Anna Lubiczłowa, witam Państwa. Normalnie dotychczas prowadziliśmy nasze audycje dotyczące sylwetek wybitnych Polaków żyjących w Kanadzie. Dzisiaj mamy szczególną okazję gościć pana profesora Eugeniusza Zalewskiego, który jest wybitnym ekonomistą i który mieszka w Paryżu. Pan profesor mieszka w Paryżu zresztą już około 40 lat. Pan profesor Zalewski był na kongresie w Waszyngtonie i przyjechał na zaproszenie Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, gdzie będzie mówił o sytuacji ekonomicznej w Polsce. Pan profesor Zalewski jest znanym w świecie ekonomistą, dyrektorem Centrum Badań Naukowych w Paryżu i profesorem ekonomii krajów Europy Wschodniej w Szkole Nauk Politycznych Paryskiego Uniwersytetu. Specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z gospodarką wschodniej Europy, a także z handlem wschód-zachód. Z wybitnych prac profesora należy wymienić handel zagraniczny krajów w latach, w pierwszej połowie XX wieku, krajów naddunajskich. Inną pracą o dużym znaczeniu są ruchy robotnicze w Rosji do rewolucji, do 17 roku, a także planowanie wzrostu gospodarczego i fluktuacje gospodarcze w Związku Sowieckim w okresie 1918-1932. Następnie planowanie stalinowskie w latach 1933-1952, a także transfery technologii pomiędzy Wschodem a Zachodem. Oczywiście napisał też kilka prac na temat sytuacji gospodarczej w Polsce. Prace profesora Zalewskiego naturalnie są w języku francuskim i oczywiście wiele z tych prac było tłumaczonych również na język angielski. Panie profesorze, ja myślę, że jest to dla nas szczególna okazja, że mamy możliwość rozmowy z człowiekiem, który jest ekspertem w sprawach ekonomii i naturalnie będziemy mówić o sprawie, która nas najbardziej dotyczy i boli, na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i kryzysu niestety w Polsce. Jak pan ocenia przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce? Mam na myśli tutaj oczywiście system ekonomiczny w Polsce i system polityczny. Jakie jest pana stanowisko w tej sprawie? Przede wszystkim chcę podziękować za tak miłe zaproszenie. No i odpowiadam od razu na pytanie. Więc przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce pochodzą jeszcze z okresu Jałty. Polsce została narzucona zależność od Związku Sowieckiego i system Związku Sowieckiego. I ten system administracyjny, stalinowski, gospodarczy Związku Sowieckiego. I te dwa fakty były odpowiedzialne za różne kryzysy, które powtarzały się już od lat, końca lat 40., latach 50., 60., 70., więc kryzys z roku, z lat 80. jest tylko większym, mocniejszym powtórzeniem wybuchów kryzysowych z poprzednich lat. Więc skąd to pochodziło? Znane są te kryzysy z roku 56, przyjście do władzy Gomułki. Jakie były powody kryzysu, na skutek którego Gomułka utracił władzę? Po prostu bardzo konserwatywna polityka gospodarcza, która była przewaga produkcji, dóbr produkcyjnych nad konsumpcyjnymi i dyskryminacja rolnictwa, która pomimo presji sowieckich utrzymała się jako produkcja głównie prywatna. I po prostu szykany w stosunku do gospodarzy spowodowały to, że był brak żywności i przyszedł wybuch, po którym przeszedł do władzy Gierek. Więc Gierek starał się wprowadzić bardziej politykę nowoczesną, opartą na przykład na zniesieniu dostaw obowiązkowych rolników, na podwyższeniu cen rolników, na masowym imporcie technologii zachodniej, na dużych inwestycjach. Koncepcja była bardzo prosta. Będziemy importować technologię zachodnią, będziemy się zadłużyć. Okazja była, bo po kryzysie naftowym było dużo dolarów, których petrodolarów, jak to się mówi, które były niezużyte. I oczywiście Polacy brali te pieniądze w formie maszyn. Myśleli, że oddadzą to raz troszkę w formie inflacji, dlatego bo ceny szły do góry, a też w formie sprzedaży produktów wyprodukowanych na podstawie czy licencji na przykład tych maszyn. No i dług rósł,
A wyprodukowanie nie było takie łatwe. Dlaczego? Bo jak wraz tam powiedziałem w jednym artykule, to tak jak gdyby ktoś chciał, prawda, jechać, wsiadł na, dokonać modernizacji, dogonić Zachód na starej szkapie, jaką był ten system gospodarczy, stalinowski wprowadzony w Polsce. No i musiało w pewnym momencie dojść do spięcia. Doszło do spięcia też troszkę na skutek kryzysu, na skutek tego, że dług rósł. Już na przykład poszło już do spięcia w 1976 roku, kiedy były wypadki w Radomiu. No i po prostu rząd nie był w stanie w tym czasie ograniczyć konsumpcji. Katastrofa musiała przyjść. Rząd ograniczał inwestycje, produkcja zaczęła spadać od roku 1979. Jednocześnie protesty robotnicze były coraz wyższe, wymagały podwyżki płac przy spadku dochodu społecznego. No i oczywiście wtedy wszyscy się zastanawiali, czy Polska będzie wypłacalna. Pierwsi, którzy wycofali pieniądze w Polsce, byli Sowieci, uważając, że to jednak ryzykowne jest w Polsce. Inne kraje poszły za tym i już w marcu 1981 roku Polska przestała płacić długi. Jednocześnie w kwietniu wprowadzono kartki i to spowodowało jeszcze większą, zamiast uspokoić, spowodowało jeszcze większą akcelerację, akcelerację kryzysu. Wtedy były, już oczywiście wtedy były układy gdańskie i tak dalej i rząd dalej podwyższał płace. No i oczywiście niemożliwy był, wprowadził kolosalną nierównowagę rynkową, która powodowała to, że po prostu kryzys, który się w jednym dziale gospodarki zaczynał, przenosił się na drugi. Powodowało co? To znaczy, że po prostu rząd przestał panować nad sytuacją. No i wtedy tak z braku opanowania doszło do okresu, kiedy była kwestia, kto właściwie będzie w Polsce rządził. No i wtedy, prawda, nadszedł ten zamach stanu, jakby można powiedzieć, stanu, czy wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. No i zaczął się nowy okres. Panie profesorze, mimo to były właśnie podejmowane próby reform. Jak pan te próby ocenia i jakie były, powiedzmy, ze strony rządu konkretne pociągnięcia, które były jakąś próbą, pseudo może próbą, ale były próbą wyjścia z impasu? Zasadniczym pociągnięciem rządu Jaruzelskiego było to, że utrzymał formalnie w mocy reformy wprowadzone za czasów Solidarności. Reformy te datują z września 1981. Zamach stanu datuje z grudnia 81. Od 1 stycznia reforma trzeba dalej iść. Potem musi się zastanawiać, czy można robić reformy w takiej po prostu sytuacji nierównowagi, w jakiej Polska była. Więc oczywiście rząd zrobił coś, co oczywiście może wywierać na, powiedzmy, pociągnięcie machiawelliczne. Z jednej strony dał absolutne poparcie reformom. Reformuje się, nie będę podawał danych, nie ma planów rocznych, przedsiębiorstwa są autonomiczne, słynny 3E, samodzielność, samorządność, samofinansowanie. A w sumie dekretami małymi, zresztą w Polsce wprowadzono olbrzymią ilość dekretów, 300-200 ustaw i 12 tysięcy dekretów dotyczących reformy. Więc oczywiście tymi dekretami odbierał koncesje, ale i tak je musiał odbierać, dlatego, ponieważ była taka nierównowaga między podażą i popytem, że fizycznie było możliwe wprowadzenie systemu rynkowego. De facto każda, na przykład autonomia przedsiębiorstw, była odejmowana tym, że dalej dawano kompetencje ministerstwu, które dalej te przedsiębiorstwa kontrolowały. Więc właściwie powolutku, jak mówiłem, jak w Polsce było napisane, w gąszczu reformy. No, po prostu wpadło się w taki gąszcz, nikt się już nie wyznawał w tych ustawach, które były dawane, czy w dekretach, olbrzymia ilość tak zwanego prawa powielanego, niepisanego, o którym przedsiębiorstwa dopiero się dowiadywały, jak przychodziły płacić podatki. Te wszystkie prawa ciągle się zmieniały, bo to przecież bardzo łatwo takie dekretem dawać. Praktycznie mówiąc, reforma ugrzęzła. I oczywiście ugrzęzła w ten sposób, że rozdzielnictwo się rozszerzało, tak zwany system nakazowo-dyrektywny został zastąpiony systemem uznaniowym. Jaka jest różnica między nakazem a uznaniem? Po prostu nie wiadomo było, czego wolno, czego nie wolno przedsiębiorstwu. Wtedy jednym przedsiębiorstwu dawało się zwolnienia raz od podatków, drugi subwencji. Oczywiście w sumie
ceny nie mogły odpowiadać oczywiście stosunkowi między popytem i podażą. Rzeczywiście reforma ugrzęzła i oczywiście nasi reformatorzy wymyślili genialne powiedzenie. Ta reforma, która miała być już prowadzona 1 stycznia, nazwano ją reformą docelową i odpowiedzialny za reformy pan Baka powiedział, że to jest sprawa przyszłej generacji. Więc rzeczywiście, jeżeli się robi reformy dzisiaj dla przyszłej reformy, a żeby jeszcze lepiej się reforma polska powiedziała, sprowadzono, nie wiem czy sprowadzono, w każdym razie Komisję Sowiecką z szefem planu sowieckiego Bakowem. Znani Sowieci są z tego, że najbardziej konserwatywni, najbardziej antyreformiści na świecie. No po prostu. I oni mają teraz doradzać Polakom, jak wprowadzać reformy, a Polacy mają im doradzać, jak wprowadzać reformy. Możecie sobie wyobrazić, jak te dorady sowieckie by prowadzić. Po prostu blokowanie reformy. Tak. Panie profesorze, czy myśli pan, że istnieją jakiekolwiek możliwości uzdrowienia polskiej gospodarki przy tym obecnym właśnie scentralizowanym systemie? Poza tym ocenia się, że wysiłek Polaków może, powiedzmy, dać rezultaty, czy myśli pan, że wysiłek Polaków w obecnym systemie może dać jakiekolwiek rezultaty, ponieważ jest opinia w tej chwili, że Polacy niestety nie chcą pracować. Jak pan to widzi? Czy jest ta możliwość uzdrowienia i jak ocenia pan pracę Polaków? Na razie należy powiedzieć, co zrobił rząd. Więc rząd rzeczywistości wprowadził tak zwane plany operacyjne, które miały na celu, żeby przynajmniej pilnować, żeby w pewnych działach produkcja szła. Oczywiście to były. Oczywiście tam, gdzie były plany operacyjne, też szła gospodarka nakazowa, bo oczywiście operacyjny plan obowiązowe zadania dla przedsiębiorstw. Rząd starał się też podwyższyć produkcję rolniczą. Udało mu się to dzięki dosyć dobrym zbiorom lat 83-84. Najgorsza sytuacja była w 82 roku, kiedy dochód społeczny w Polsce był mniej więcej 70% dochodu społecznego z roku 78. Czy sobie, trudno sobie wyobrazić kryzys trwający przez aż spadek produkcji co roku od 78, znaczy 89 do 82. Więc oczywiście te plany spowodowały, że już od 83 roku powolutku produkcja zaczęła wzrastać, ale ze strasznie niskiego poziomu. Potem też prowadzono, znaczy dlaczego? Po prostu rząd zabezpieczył pewne zaopatrzenia. Jak zabezpieczył zaopatrzenia, to oczywiście blokada produkcji była mniejsza. Też dał pewne gwarancje, które są dosyć niepewne rolnikom własności prywatnej. Powiedzmy, podwyższył ceny płacone rolnikom, podwyższył też ceny zaopatrzeniowe. Więc oczywiście w pewnym sensie produkcja rolnicza poszła do góry w tych latach. Inwestycje jeszcze bardzo kuleją, bo oczywiście chodzi o to, co inwestować. Czy robić stare inwestycje, które już są demodowane, czy robić nowe inwestycje, które może byłyby bardziej potrzebne, a których nie ma pieniędzy. Więc oczywiście ty też oczywiście postawił wielkie, powiedzmy, pociągnięcia w kierunku równowagi rynkowej. No z tą równowagą rynkową jest po prostu katastrofa. Dlaczego? Po prostu już za czasów lat 81, 2 wprowadzono nowe pojęcie nawiz. Co to jest nawiz? Nawiz to są te pieniądze, których nie można użyć, za nic za nie można kupić. A co to jest luka? A to pieniądze, które rząd na nowo robi, który znowu nowo wprowadza łowik, za który też nie będzie niczego można kupić. On planuje pięknie, że tą lukę zlikwiduje i nawiz będzie zmniejszał. De facto jest taki mechanizm gospodarczy, bo przecież coś tam, gospodarka wyśliznęła się z ręki rządu. Po prostu rząd nie panuje nad tym, proponuje pewne środki, z którym dają inne cele. Zmieniło inne się nazewnictwo, ale sytuacja gospodarcza de facto się nie zmieniła. Rząd nie panuje nad sytuacją, wprowadza na przykład oszczędności, które się, na przykład wprowadza oszczędności, które mają dać jako ceny mniejszy obieg pieniądza, a de facto obieg, który sobie jest większy, wprowadza zarządzenia, żeby podaż towarów była większa i jest wydawką nie tak większa, jak trzeba, i ta dziura się powiększa i ona wyraża się w formie tak zwanej luki, co wprowadza kolosalne spustoszenia. Mianowicie ilość ludzi, którzy żyją poniżej minimum życiowego jest coraz to większa. Uznawano, że renciści szczególnie są w bardzo słabej sytuacji. Panie profesorze, mówiliśmy właśnie, pytałem pana o ten wysiłek. Jak pan ocenia? Czy myśli pan, że mogą być jakiekolwiek rezultaty z bardziej intensywnej pracy Polaków? Bo mówi się, że Polacy rzeczywiście pracować nie chcą. Czy w tym systemie, jaki istnieje, totalitarnym w Polsce, jakikolwiek wysiłek Polaków ma sens czy nie? Ta sprawa jest ostatnio bardzo często dyskutowana, powiedzmy, czy to może wpłynąć, czy ten system tak dalece, powiedzmy, opanował
wszelki wysiłek ludności oczywiście zawsze jest pozytywny. Tak. Nie można powiedzieć, żeby wysiłek był niepotrzebny. Tylko trzeba też wziąć, pójść z punktu widzenia tych, którzy mają ten wysiłek dawać. No, właśnie to znaczy się, ci ludzie, w Polsce jest pierwsza rzecz, że wystarczy rozmawiać z jakimkolwiek Polakiem, każdy widzi beznadziejną sytuację, szczególnie beznadziejną sytuację dla młodzieży. Nie widzą dla siebie perspektyw, na mieszkania czeka się połowę życia generacji, perspektyw zawodowych nie ma wielkich, dlatego, bo trzeba być specjalnie protegowanym. Niektóre zawody się nie opłacają, bo się dostaje grosze po bardzo dobrych, wykwalifikowanych studiach. Jak się pójdzie na emeryturę, to znowu jest się bity jako emeryt. Z wszystkich stron wygląda dla młodego obywatela polskiego beznadziejność, więc dlatego nie widać, dlaczego on miałby się tak poświęcać. Rząd jest niepopularny. Jest bardziej popularny w Polsce, niż by to widać było za granicą. Więc z tego punktu widzenia nie ma dużo perspektyw. Natomiast są może pewne możliwości, mianowicie pierwsza rzecz, to można widzieć z układów międzynarodowych. Więc Polska, gdyby mogła uzyskać pewne pomocy międzynarodowe, mogłaby może zrobić tak, żeby był lżejszy ten kryzys. Na przykład, gdyby była wprowadzona w życie to fundację rolniczą, czy kościelną, jak to się mówi, no mogłaby jednak doprowadzić do tego, że byłaby mniejsza krzywda dla sektora prywatnego. Dzisiaj się mówi oczywiście, że są zrównane, ale de facto nie są naprawdę zrównane. Ale tych pieniędzy nikt nie chce dawać na ten, ten fundusz kościelny, fundusz rolniczy. Tak, był u nas prymas właśnie, powiedzmy, jakieś dwa tygodnie temu i zadałam mu to pytanie, jak widzi sytuację związaną z fundacją rolniczą. Ta. Więc prymas właściwie był zdania, że wkrótce ta fundacja ma być wprowadzona w życie. Wyglądało na to, że właściwie jeszcze jakieś dwa spotkania z rządem i to będzie wprowadzone. Jakkolwiek głosy z kolei z innej strony, jakie my mamy, są zupełnie inne, że to rząd absolutnie nie dopuści do tego, żeby tę fundację wprowadzić w życie. Także tak, ale z Zachodu nie ma dosyć pieniędzy. Jak to mówią, to coś było w pewnym momencie 200 milionów dolarów, tylko to jest kropla w morzu. No tam się mówiło o tych takich pilotowych programach, to znaczy o mleku, powiedzmy o oczyszczeniu, o oponach, jeśli chodzi o traktory, takie pierwsze jakieś zabezpieczenie właśnie potrzeb i powiedzmy sprawa zanieczyszczenia powietrza. To są te takie jakieś pierwsze sprawy, które miały być, te pieniądze małe, które w tej chwili są, miały być właśnie przeznaczane na te programy. A jak pan widzi, bo chyba poważniejszą i ważniejszą sprawą byłby ewentualny udział Polski do Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, bo to jest sprawa, która... Tak, więc udział Polski do MFM byłby bardzo pozytywny. Dlatego, ponieważ dawaliby pieniądze na pewne poszczególne projekty, które by konsolidowały gospodarkę. No w Polsce jest inna czy rzecz. Jest szansa, powiedzmy. No więc jest szansa, już jest zasadniczo. Teraz tylko stawiamy warunki. Więc oczywiście będą negocjacje, więc oczywiście tak się mówiło o zależności od kapitalistów i tak dalej, a w tej chwili się będzie przyjmowało różne warunki, które skądinąd będą szły w kierunku, powiedzmy, mniejszej socjalizacji, większej rentowności gospodarczej. Ale w Polsce inna rzecz zagraża, brak wody. Może się zdaje, że będzie brak wody i że większa katastrofa od roku 81 może w Polsce, czy 82, jak zabraknie wody, to od razu dużo rzeczy stanie. Więc nie wiem, czy to przewidują, ale o tym wiedzą, o tym się pisze, o tym się mówi. Tak, no, z tych rozmów, które tutaj były właśnie jakoś, myśmy mieli kilku ekonomistów tutaj z Polski też, z Akademii Ekonomicznej z Krakowa, jakoś mówiono na temat zanieczyszczenia, ale na temat tego braku wody specjalnie właśnie jakoś nie grozi brak wody. Tak. Panie profesorze, myślę, że niezwykle ważną sprawą jest sprawa bilansu płatniczego. Czy myśli pan, że w ogóle istnieje jakakolwiek szansa, abyśmy z długów naszych wyszli? Czy pan tej szansy w ogóle nie widzi? No, w tej chwili jesteśmy w sytuacji moratorium. To znaczy naprzód zrobiono układ z bankami prywatnymi, którzy szybsze były do dawania kredytów. Potem zrobiono układ niedawno, może z rok temu, z bankami, nie cały rok temu, może 6 miesięcy temu, z państwami. Już zniosły tak zwane sankcje i tak dalej. I udzieliły moratorium mniej więcej do roku, to już dokładnie pamiętam, 990. To znaczy w tym czasie Polska spłaca tylko procenty od niespłaconych procentów i od niespłaconych rat, prawda? I to jeszcze wynosi, nie wiem, czy tam 1,5 miliarda, czy 2 miliardy dolarów.
ale sprawa płatności, na którą ona czeka Polska lat na to rok 1990 pozostaje utwarta. Przy takiej płatności są nowe renegocjacje, nowe, prawda, procenty się wyznacza i oczywiście chodzi o to, że właściwie Polska musi bez przerwy mieć nadwyżkę eksportową w stosunku do Zachodu, żeby nawet wygospodarować te 1,5 miliarda dolarów. Skąd Polska będzie nagle miała w 1990 roku tyle, żeby już naprawdę płacić te drugie? Jaka by to była musiała być nadwyżka? Tym bardziej, że Związek Sowiecki zaczyna też wymagać, żeby jego spłacać. Tam już jest dług był około 4,5 miliarda rubli, czyli około, prawda, 6 miliardów dolarów. I oni też chcą, żeby ich płacić. Więc właściwie nacisk na Polskę jest wszystkich stron. No i właściwie jest jasne dla mnie, że Polska będzie musiała zawrzeć nowy układ o moratorium w roku 1990. No więc właśnie, chciałabym zapytać pana, jak pan widzi przyszłość Polski, ja myślę o najbliższym okresie, i jak pan sądzi, poza tymi środkami zapobiegawczymi, o których mówiliśmy, powiedzmy o próbie fundacji czy wejścia Polski do tego funduszu monetarnego, jakie pan widzi jeszcze inne środki zaradcze, ażeby z tego impasu Polska mogła się wydobyć i czy się wydobędzie? Jak pan widzi tę przyszłość najbliższą kraju? Najsłabszy punkt jest, że system będzie kontynuował, taki jest. To, co powiedział minister Baka o przyszłej generacji, jest prawdą. To się sprawa zanosi na przyszłą generację, więc trzeba na razie, żeby Polacy funkcjonowali w tym systemie, co nie jest nadzwyczajne. W tym systemie nie można mieć zasadniczych zmian, ale można mieć złagodzenia. Więc jakie byłyby złagodzenia? Pierwszy, żeby Polacy uzyskali większą niezależność od Związku Sowieckiego. Nie mówię niezależną, bo nie są, ale powiedzmy chociaż cień autonomii, który pozwalałby na przykład nie robić różnych tych pociągnięć socjalizacyjnych, stonować pociągnięcia socjalizacyjne, nie robić szykan dla drobnej wytwórczości, nie robić szykan dla rolnictwa prywatnego, mieć większą margines negocjacji z Zachodem. To jest moim zdaniem w pewnym sensie do uzyskania, biorąc pod uwagę trudną gospodarkę rosyjską, ale oczywiście trudno mnie tutaj oceniać, co jest możliwe do uzyskania, co nie. Są potem inne rzeczy, które, prawda, można by też powiedzieć, kwestia zniesienia ministerstw. No bo po cóż te ministerstwa, skoro, prawda, ma być przedsiębiorstwo autonomiczne, po co tyle ministerstw? Na Węgrzech jest jedno ministerstwo przemysłowe. Po co tyle ministerstw, które de facto rekonstytuują dawny system nakazowy? No ale to oczywiście trzeba sobie powiedzieć, po co Polska wydaje tak dużo pieniędzy na zbrojenia? Przecież Polsce nikt nie zagraża. Przecież Polska jest tylko otoczona jest samymi przyjaciółmi, jeżeli weźmiemy oficjalną terminologię. Po co Polska ma wydawać tyle na zbrojenia? Jeden tank nie wiem ile kosztuje, ale brygada czy dywizja bardzo dużo kosztuje. Gdyby można, Polska mogła troszkę zmniejszyć zbrojenia, byłoby też. Ale nie wiem, czy to już oczywiście to pozostaje poza zakresem analizy ekonomicznej, ale chciałbym, żeby Polacy sobie zdawali z tego sprawę, że olbrzymie ilości polski rząd. Wiem, że jak była dyskusja na temat długów w Ameryce, w Rand Corporation, to po pewnym momencie powiedziano, że nie można Polsce dać więcej kredytów, dlatego że Polska podwyższy zbrojenia. Właśnie tuż po kongresie, który był w Waszyngtonie, czy na ten temat sprawy sytuacji ekonomicznej w Polsce były dyskutowane, czy ma pan jakieś świeże wrażenia z tego kongresu, co polscy naukowcy i ekonomiści w świecie na ten temat myślą? No był doskonały referat profesora Falmbuchla z Windsor z Kanady. Więc oczywiście on podkreślał właśnie tę sprawę, że polski system pozostaje ten sam i że perspektywy tego systemu są niesłychanie blade ze względu na to, że wprowadzenie systemu rynkowego w tej sytuacji, który byłby niby socjalistem rynkowym, nie ma wielu szans, jakiej najbliższej, czy nawet troszeczkę średnio dalszej przyszłości. I wszyscy byli raczej dosyć pesymistyczni, chociaż niewątpliwie trzeba powiedzieć, zaopatrzenie wzrosło, znaczy ulepszyło się, będzie się jednak polepszać, produkcja będzie jednak powoli szła w górę, tylko tutaj co niepokoi mnie osobiście, że Polska wpada w kolosalne zacofanie technologiczne, bo zacofanie nie jest tylko tym, że maszyny się starzeją, że nie można ich oddać, ale że gdzie indziej maszyny, ekwipunek technologiczny idzie naprzód. To by trzeba użyć konkretnych przykładów, czy to dotyczy na przykład, powiedzmy, czy zegarków, komputers, to znaczy tych ordynatorów, czy jakikolwiek, czy maszyn rolniczych, które teraz trzeba mniejsze, czy powiedzmy dla gospodarstw, prawda, rolnych, czy maszyn dla wydobycia węgla. Jest katastrofa z węglem w Polsce. Panie profesorze, czy podobne stanowisko zajmowali ekonomiści na kongresie w Londynie?
myślę o Kuczyńskim i innych, czy zbieżne były te myśli, czy bardziej optymistyczne było stanowisko Polaków w czasie kongresu w Londynie? Stanowisko Polaków, które dotyczyło znacznie kryzysu rolnictwa, czy kryzysu, prawda, gospodarki jako systemu, był raczej pesymistyczny, z tym, że właśnie tacy ekonomiści Solidarności jak Kuczyński właśnie raczej troszkę tonowali swoje krytyki, żeby robić to w takie, powiedzmy, krytyki pozytywne, które by może były do przyjęcia przez rząd. No oczywiście tego rodzaju optyka jest możliwa, tylko oczywiście nie bardzo wiem, czy to wystarczy. Ale właściwie ogólne opinie, jakby pani chciała zabrać ogólne opinie, ogólnie jest raczej pesymizm co do gospodarki polskiej i jest spowodowany raz beznadziejnością przeszłości, beznadziejnością postępu, permanencją prawie zadłużenia polskiego, które zanosi się nie na jedno pokolenie, ale na dwa. No, przykro mi bardzo, że musimy tak bardzo pesymistycznym akcentem zakończyć naszą rozmowę. W każdym razie bardzo panu serdecznie dziękuję, że pan znalazł kilka minut w swoim bogatym programie i zechciał odwiedzić nasze studio i powiedzieć coś dla Polaków tutaj mieszkających w Kanadzie. Mam nadzieję, że kiedy pan odwiedzi Kanadę następnym razem, może już będą trochę bardziej optymistyczne perspektywy. W każdym razie wszyscy, myślę, bardzo tego pragniemy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.